Song Hongbing, wojna o pieniądz, historia Rothschildów. Salomon zdobywa władzę w Austrii. W ich oczach nie ma wojny, nie ma pokoju, brak jest sloganów, brak deklaracji. Nie ma też ani ofiar, ani chwały. Nie przykładają wagi do wartości, które tak silnie kłopoczą żyjących. W ich oczach istnieją tylko kamienne schody prowadzące ku ludziom władzę. Książę Wilhelm był jednym z nich, a następnym był Metternich. Frederick Morton. Salomon był drugim synem Majera Rothschilda. Przez długi czas pełnił funkcję koordynatora w komunikacji pomiędzy poszczególnymi bankami rodziny. Posiadał talent wyróżniający go spośród braci. Był urodzonym dyplomatą, zwracał wielką uwagę na język, którym się posługiwał. Był ekspertem w prawieniu komplementów. Tak oto oceniał Salomona jeden z utrzymujących z nim kontakty bankierów. Cytat. Ludziom robiło się nieprzyjemnie, tracili dobry nastrój, gdy opuszczali jego towarzystwo. Koniec cytatu. To właśnie posiadanie tych zdolności przesądziło o decyzji braci. Salomon został wysłany do Austrii, Wiednia, serca Europy, z misją otwarcia banku rodziny. W owym czasie Wiedeń był politycznym centrum Europy, a praktycznie wszystkie ważniejsze dwory spokrewnione były z panującą w Austrii dynastią Habsburgów, dworem panującym Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Habsburgowie rządzili na terytoriach dzisiejszej Austrii, Niemiec, północnych Włoch, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Czech, Słowenii i wschodniej Francji przez długi okres około 400 lat. Była to wówczas najstarsza z europejskich dynastii. Wojny napoleońskie położyły kres istnieniu Świętego Cesarstwa Rzymskiego, jednakże jego spadkobiercy w Austrii wciąż sprawowali kontrolę nad środkową Europą i z wyższością spoglądali na pozostałe panujące dwory. Obraz ów należy uzupełnić o bardzo silną pozycję katolicyzmu w Austrii, który czynił system społeczny w monarchii habsburskiej bardziej skostniałym niż w przypadku Anglii, gdzie dominującą pozycję zdobył protestantyzm. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z tak dumną, przekonaną o własnej wyższości i pełną pogardy dla ludzi niższych stanów cesarską arystokracją wydawało się znacznie trudniejsze niż na przykład kontakty z księciem Wilhelmem. Mimo, że Rothschildowie kilkakrotnie wchodzili w kontakty handlowe z dworem Habsburgów, wciąż jednak pozostawali poza kręgiem zaufania. Drzwi na salony władzy nadal pozostawały przed nimi zamknięte. Po zakończeniu wojen napoleońskich, gdy Salomon postanowił ponownie spróbować wejść do świata wiedeńskiej finansjery, działał już w odmiennej sytuacji. Rothschildowie zdobyli w tym czasie mocną pozycję w Europie. O ich sile finansowej i wykorzystaniu konfliktu francusko-brytyjskiego było głośno na całym kontynencie. Mimo to Salomon nie odważył się na bezpośrednią próbę kontaktu z Habsburgami. Użył innej metody, pośrednika, tak zwanych kamiennych schodów, by nawiązać ten upragniony kontakt. Tymi schodami okazał się znany XIX-wieczny dyplomata austriacki hrabia Clemens von Metternich. Po zakończeniu wojen napoleońskich Europa weszła w najdłuższy w XIX stuleciu okres pokoju, którego gwarantem był system wiedeński z Metternichem w roli głównego architekta. W tym czasie otoczona przez potężnych nieprzyjaciół Austria słabła militarnie i ekonomicznie. By ratować jej zagrożoną pozycję na kontynencie, Metternich maksymalnie wykorzystał tzw. politykę równowagi. Posługując się resztkami prestiżu cesarskiego dworu Habsburgów, zdołał przyciągnąć w orbitę swoich wpływów Rosję i Prusy, by zawrzeć z nimi święte przymierze. Celem przymierza było nie tylko powstrzymanie ewentualnej francuskiej ekspansji na wschód, ale również zdobycie kontroli nad rosnącym wpływem Rosji, której obawiały się Austria i Prusy, oraz stworzenie systemu skutecznie hamującego wzrost fali nastrojów wolnościowych i niepodległościowych. Metternich kalkulował, że dzięki przymierzu konflikty narodowościowe w Austrii nie wymkną się spod kontroli, a kraj zachowa integralność terytorialną. W roku 1818 w Aquisgranie odbyła się jedna z wielu konferencji dyplomatycznych dotyczących przyszłości Europy. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Rosji, Austrii, Prus i Francji zdecydowali o wysokości reparacji wojennych, które miała zapłacić Francja, oraz o wycofaniu wojsk sojuszniczych z jej terytorium. Salomon i Karl Rothschildowie również wzięli udział w tej konferencji.
wykorzystując bliską znajomość z prawą ręką Metternicha, Friedrichem van Gentzem, Salomon został przedstawiony temu pierwszemu. Bardzo szybko zaprzyjaźnili się ze sobą, czerpiąc nieskrywaną przyjemność ze wspólnych rozmów na każdy możliwy temat. W istocie Metternich, świadom siły finansowej domu Rothschildów, zamierzał poprosić ich o dużą pożyczkę. Jeszcze bliższe stosunki nawiązał Salomon z samym Gentzem, z którym niemal się nie rozstawał. Dzięki rekomendacji Metternicha i Gentza, jak również powszechnie znanym w świecie wielkich finansów i polityki bliskim relacjom handlowym z księciem Hesji Wilhelmem czy królem Danii, Salomonowi ostatecznie udało się przeskoczyć nad wysokim murem oddzielającym go od Habsburgów. Dwór cesarski rozpoczął stałe, systematyczne zaciąganie pożyczek i emitowanie obligacji w banku Rothschildów. W niedługim czasie Salomon stał się jednym z zaufanych członków wewnętrznego kręgu cesarskich przyjaciół. W 1822 roku dwór cesarski nadał Rothschildom, z wyjątkiem Natana, tytuły szlacheckie. Pożyczane od Rothschildów pieniądze pozwoliły Metternichowi zwiększyć rolę Austrii w polityce europejskiej. Hrabia często wysyłał armię w zapalne punkty kontynentu, by w ten sposób cementować pokój i stabilizację. Te działania doprowadziły do tego, że skarb Austrii wpadł w głębokie i grząskie bagno długu. Odtąd Habsburgowie jeszcze bardziej potrzebowali rothschildowskiej pomocy. Tak więc, choć lata 1814-1848 przeszły do historii jako epoka Metternicha, faktyczną kontrolę nad jego działaniami sprawowali Rothschildowie. W 1822 roku Metternich, Gentz, a także Salomon, Jakob i Karl Rothschildowie wzięli udział w zwołanej w Weronie konferencji. Tuż po jej zakończeniu Rothschildowie otrzymali gwarantujące im obfite zyski prawo do subsydiowania nowego projektu budowy linii kolejowych w środkowej Europie. Mieszkańcy Austrii stawali się coraz bardziej świadomi obecności Rothschildów i ich rosnących wpływów. Z ust do ust powtarzano sobie następujący dowcip. Austria ma cesarza Ferdynanda i króla Salomona. W 1843 roku Salomon przejął kampanie górnicze w Witkowicach oraz austro-węgierskie zakłady hutnicze. W owym czasie obie firmy znajdowały się w pierwszej dziesiątce największych zakładów przemysłowych świata. Do roku 1848 Salomon zdominował finanse i gospodarkę Austrii.